10 najdziwniej przetłumaczonych tytułów filmowych. 10. Pain and Gain. Para kulturystów pada na pomysł porwania bogatego biznesmena i wyłudzenia od niego pieniędzy za pomocą tortur. Tytuł to nic innego jak ból i zysk. Proste, wystarczyło przetłumaczyć dosłownie i już jest świetna nazwa dla kinowego hitu. Niestety dystrybutorzy lubią sobie skomplikować życie i tak nadali filmowi tytuł Sztanga i Cash. Sztangę rozumiem, bo bohaterami filmu byli kulturyści. Ale Cash? O co w tym przepraszam chodzi? Że to taki amerykański tytuł miał być, tak? 9. Now You See Me Agenci FBI i Interpolu śledzą grupę iluzjonistów, którzy podczas przedstawień napadają na banki, a ukradzione pieniądze rozdają publiczności. Teraz mnie widzisz to oryginalny tytuł nawiązujący do treści filmu i wielokrotnie padającego zdania, które uświadamia nam, że tak naprawdę nie widzimy nic. W Polsce film znamy pod tytułem Iluzja. Z jednej strony logiczne, z drugiej nie ma tego fajnego smaczku. 8. Finding Neverland Historia przyjaźni pisarza Jamesa Barriego z pewną wdową i czworgiem jej synów, którzy zainspirowali go do napisania Piotrusia Pana w roli głównej uwielbiany przez wielu Johnny Depp. Tytuł w dosłownym tłumaczeniu byłby niczym innym jak odkryć Nibylandię. Ależ to poetyckie, prawda? Nibylandia, Piotruś Pan, bajka, marzenia, o właśnie. Marzenia. Film ma tytuł Marzyciel. Po prostu. 7. Singing in the Rain. Gwiazdy kina niemego stają przed wyzwaniem, jakie stawia im film dźwiękowy. Jeden z najsławniejszych muzykali znany na całym świecie nie został przetłumaczony jak powinien, czyli śpiewając w deszczu, ale inaczej. Dziwniej i według mnie gorzej. Deszczowa piosenka. Również pod takim tytułem musical był przedstawiany w polskich teatrach. 6. End of Watch Taylor i Zawala, dwóch młodych policjantów, patroluje niespokojne ulice południowego Los Angeles. Podczas rutynowego patrolu wpadają na trop makabrycznej zbrodni. Stojący za nią gang narkotykowy wydaje na nich wyrok. End of Watch to z angielskiego Koniec Warty. Tytuł, który sam w sobie ma to coś i wywołuje dreszcze na plecach został w Polsce przerobiony na bogowie ulicy. Co jedno ma do drugiego? Nie mam pojęcia. 5. Inside Out. Życiem dziewczyny kieruje pięć emocji: radość, strach, gniew, odraza i smutek. Pozostałe próbują zakłócić pierwszą, gdy dziewczyna przeprowadza się z rodzicami do San Francisco. Nazwa filmu to ciekawy zabieg w języku angielskim, który z jednej strony można przetłumaczyć jako na lewą stronę, a z drugiej jako coś, co jest na zewnątrz, ale jednocześnie w środku. Polscy dystrybutorzy uznali, że najlepszym określeniem będzie W głowie się nie mieści. Tak, w głowie się nie mieści ten tytuł. 4. Some Like It Hot Uciekający przed gangsterami bezrobotni muzycy Jerry i Joe przebierają się za kobiety i przyłączają do damskiego zespołu jazzowego. Tam poznają piękną Sugar Kane Kowalczyk, kinowy hit z Marilyn Monroe. Tytuł mówił wszystko. Nie trzeba było nic więcej. Inaczej myślano w Polsce. Czy pół żartem, pół serio to dobry odpowiednik? Nie sądzę. Trochę słabą opcją jest zmieniać tytuł światowego hitu. To tak, jakby nadać inną nazwę Pulp Fiction albo Kill Bill. 3. Lockstock Stock and Two Smoking Barrels Czterech przyjaciół postanawia okrać w karty i zgarnąć pieniądze potężnego gangstera. Blokada zapasów i dwie beczki palenia. Co za tytuł. Długie zdanie, które z jednej strony sugeruje nam o czym będzie film, a z drugiej wprowadza nas pewne zakłopotanie. Może być coś lepszego? Mi się nie wydaje, ale dystrybutorom już tak. Do polskich kin produkcja weszła pod tytułem porachunki. Jak widać są ludzie, którzy czasami lubią coś zepsuć. 2. Duplex. Alex i Nancy odnajdują mieszkanie swoich marzeń, ale życie uprzykrza im starsza pani mieszkająca piętro wyżej. Może nie mam racji, ale to chyba jedyna sytuacja, w której zmiana tytułu wyszła na dobre, bo anglojęzyczny duplex został zastąpiony zdaniem starsza pani musi zniknąć. Mi się podoba, a wy co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. 1. Nightmare Before Christmas. Dniowy król, znudzony rutyną obchodów Halloween, postanawia porwać Świętego Mikołaja i zająć jego miejsce. Produkcja Tima Bartona, czyli Koszmar przed Świętami. Magiczna, a zarazem straszna opowieść godna uwagi. W Polsce działa pod tytułem Uwaga, uwaga. Miasteczko Halloween. Dzięki, że zostaliście do końca. Obejrzyjcie koniecznie mój poprzedni film o UFO i zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję.